Mężczyzna musi mieć brodę oraz pejsy po bokach. Musi mieć też zakrytą głowę, jarmułką albo jeszcze lepiej kapeluszem, który miał odróżniać Żydów na przykład od chrześcijan. W święta kapelusz jest zastępowany futrzaną czapką zwaną sztrajmłem. Żydowski mężczyzna ma też na sobie czarny chałat, a pod nim białą koszulę lub tałes. Kobieta z kolei ubiera się skromnie, zakrywa większość ciała, w tym włosy. Najczęściej także ubiera się na czarno. Tak w olbrzymim skrócie wyglądają hasydzi, czyli ortodoksyjni Żydzi, którzy ściśle przestrzegają nakazów Talmudu w życiu codziennym. W tym odcinku podcastu opowiem wam nieco więcej o tej właśnie grupie. To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. W jakim kraju mieszka najwięcej Żydów na świecie? Wcale nie w Izraelu, ale w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest ich niemal 6 milionów. Większość to Żydzi ultraortodoksyjni, czyli hasydzi. Ich przodkowie przyjechali do Ameryki z Polski, Węgier, Niemiec czy Rosji. Dzisiaj Żydzi są prawdopodobnie najbardziej wpływową grupą w Stanach Zjednoczonych. W tym odcinku chcecie zabrać na Brooklyn w Nowym Jorku, a dokładniej do Borough Park. To będzie niezwykła opowieść, bo ortodoksyjni Żydzi to stosunkowo zamknięta grupa, która rzadko zaprasza do siebie obcych. Opowiem ci, jak żyją mieszkańcy Borough Park, dlaczego są bardziej związani z Ameryką niż z Izraelem i dlaczego tak bardzo pielęgnują kulturę i zwyczaje religijne. Ten odcinek po raz pierwszy został opublikowany w grudniu 2022 roku. Jest czwartek, 26 stycznia 2023 roku. Wojciech Cegielski, zaczynamy. Nowy Jork jest głośny, kolorowy, wciąż pędzi przed siebie i krzyczy reklamami. Ale jest takie miejsce, które choć wciąż jest Nowym Jorkiem, to żyje swoim własnym życiem. To Borough Park na Brooklynie, jedno z największych skupisk Żydów poza Izraelem. Kiedy wchodzisz tu z rozpędzonego Manhattanu, wstępujesz do innego świata. Ludzie mają tu swój własny czas i własne zwyczaje. Nie ma tu reklam, a są powaga, czarne kapelusze, chałaty i kobiety w chustach. Życie całkowicie podporządkowane jest religii. Sklepy są koszerne, a kawiarnie i nawet całe ulice są zamknięte w czasie żydowskich świąt. Czas odmierzany jest przez kalendarz religijny. Izaak mieszka w Borough Park na Brooklynie od urodzenia. Spędził tu całe życie, z wyjątkiem szkół na Queensie i w Meksyku. Jest Amerykaninem. Jego rodzice byli imigrantami. So my father of blessed memory was born in Hungary. Mój ojciec, błogosławionej pamięci, urodził się w małym miasteczku na Węgrzech, niedaleko Miszkolca. Kiedy miał 11 lat, przyjechał do Nowego Jorku wraz ze swoją rodziną. To było chyba w 1935 roku. Rodzina mojej matki także przyjechała tutaj przed wojną, ale matka urodziła się tutaj, w Stanach Zjednoczonych. Izaak przyjmuje mnie w swoim domu na Brooklynie. W pokoju panuje półmrok, a dookoła rozstawionych jest mnóstwo żydowskich symboli. Na ścianach półki uginają się pod książkami. To zresztą także typowy widok w żydowskich mieszkaniach w Jerozolimie. Na zewnątrz domu Izaaka i wielu innych domów w Borough Park także widać, że mieszkają tu Żydzi. Te wszystkie odsłonięte balkony, one są po to odsłonięte, żeby można było na nich zbudować namioty świąteczne w czasie święta Sukkot. Po dzielnicy oprowadza mnie Miriam Gonczarska. Miriam jest rabinką, czyli kobietą rabinem. Jest ortodoksyjną Żydówką, urodzoną w polsko-żydowskiej rodzinie w Warszawie. Miriam jest też dziennikarką i jakiś czas temu pracowała nawet w polskim radiu. Będą osłonięte, będą na nich wisiały światełka, czasami są to światełka choinkowe wręcz. To właśnie Miriam wyjaśnia, skąd na Brooklynie wzięli się Żydzi. To potomkowie emigrantów głównie z Polski, Węgier i Rosji, choć nie tylko.
Na Brooklyn przyjechali Żydzi z całego świata. Tutaj właściwie tak naprawdę były pierwsze osiedlenia żydowskie na tym terenie. Oczywiście nie tylko na Brooklynie, na Manhattanie, ale to jest to centrum, więc bardzo dużo osób się urodziło na Brooklynie, już na nim nie mieszka i ten Brooklyn ma taki mityczny, trochę symboliczne znaczenie. To są te tereny, które, na których właściwie życie żydowskie się rozpoczynało tutaj i do dzisiaj są osiedla żydowskie, które są bardzo różne. To znaczy są tutaj Żydzi z Bliskiego Wschodu, są tu Żydzi z Iranu, są tu Żydzi, bardzo ważna grupa Żydów syryjskich, którzy są tutaj setki lat. Całe kultury tutaj się osobno rozwijają. Są oczywiście różne grupy hasydów. Właśnie na Borough Parku każda grupa hasycka specyficznie chce mieć swoje przedstawicieli i są sztiblech, czyli małe domy modlitwy, różnych środowisk. Teraz mówimy tylko o hasedach, czyli mówimy o tych takich bardzo jasno, oczywisty sposób, że pan wychodzi na ulicę i widać, że o, to jest Żyd, no bo ma ten kapelusz, pejsy, tałes i tak dalej, jest charakterystyczny. Za to jest tylko jedna bardzo mała grupa społeczności żydowskiej, która mieszka na Brooklynie. Tutaj na Brooklynie mieszkają też tak zwani Żydzi modern ortodoksyjni, czyli współczesna ortodoksja, do której w jakimś tam szerokim sensie je należy. Jest ogromne środowisko Żydów jesiwowych. Ktoś, kto przyjeżdża z Polski, widzi człowieka w kapeluszu i myśli, że to jest dokładnie ta sama osoba, oni myślą zupełnie inaczej, modlą się inaczej, mają osobne zwyczaje, przestrzegają koszerności trochę w inny sposób. People born here, which are most of the people, are born here in the United States, in Brooklyn and New York. Ludzie, którzy się tutaj urodzili, a takich na Brooklynie jest większość, uważają się za Amerykanów, a nie Izraelczyków. Są Żydami z amerykańskim paszportem, z amerykańską tożsamością. Mają krewnych w Izraelu. Sami też odwiedzali Izrael, ale są Amerykanami. By and large, people consider themselves to be totally American. Nie jest to Little Israel, to co mamy tutaj, nie tylko na Brooklynie, ale nie wiem jak to po polsku powiedzieć, Little Jewishness. Jeżeli byśmy popatrzyli na ten obszar tutaj jako New York i New Jersey i tak dalej, to mamy absolutnie wszystkie domy judaizmu. To znaczy też nie tylko ortodoksji, ale też konserwatywny ruch, reformowany ruch, rekonstruktywistyczny ruch, humanistyczny judaizm, który jest w sumie ateistyczny. Także mnóstwo różnych odłamów, spojrzeń na judaizm i to wszystko razem się przeplata. Oczywiście mnóstwo Żydów świeckich, Żydów, którzy nie są religijni. I myśmy tak rozmawiali trochę, że tak naprawdę jakby popatrzeć na taką dzielnicę jak Borough Park, ale w ogóle szerzej tutaj, to może tak wyglądałaby Polska, gdyby nie było Holokaustu, gdyby Żydzi nie wyjechali w 1956-1968 roku z Polski. A skoro zatem Żydzi z Borough Park są Amerykanami, to śledzą głównie amerykańską, a nie izraelską politykę. Większość z nich wie, kim jest Benjamin Netanyahu, ale niekoniecznie zna wszystkie partyjne zawiłości w Izraelu. Na kogo zatem głosują? Po połowie. Żydzi nieortodoksyjni zazwyczaj na demokratów, a ortodoksyjni zazwyczaj na republikanów. Ten odcinek podcastu Świat to opowieść o Borough Park, jednej z dzielnic nowojorskiego Brooklynu, która jest zupełnie innym światem, gdzie królują czerń oraz spokój i skupienie. Miriam Gonczarska i Isaac Schoenfeld są naszymi przewodnikami po najbardziej żydowskiej dzielnicy Nowego Jorku. Rozmowy z nimi nagrałem jesienią, a ten odcinek po raz pierwszy został opublikowany w grudniu 2022 roku. Poznaj świat poprzez ludzkie historie. Jeszcze 50 lat temu Żyd z Brooklynu mógł śmiało kojarzyć się z kierowcą taksówki, bo wielu Żydów tak właśnie zarabiało na życie. Czasy się jednak zmieniły, a mieszkańcy Borough Park w ostatnich dekadach stali się bardziej konserwatywni, a sama dzielnica jest bardziej hasycka niż kiedyś. Isaac Schoenfeld i Miriam Gonczarska wyjaśniają, dlaczego wśród amerykańskich Żydów tak wielu jest ortodoksyjnych wyznawców judaizmu. People have, probably after the Holocaust, determined that they wanted to recreate. Po Holokauście ludzie chcieli odtworzyć w pewien sposób ten świat, który zniknął po wojnie. Dlatego odczuwali potrzebę, by mieć wiele dzieci, by wcześniej wyjść za mąż, by odnowić społeczeństwo, kulturę i religię, które zniknęły. Tak działo się 30-40 lat temu, a efekty takich starań widzimy dzisiaj. I don't know if that's still an effect, but I think it definitely was
30-40 years ago and the products are today. Tutaj jest dużo więcej takiej kontynuacji, że naprawdę ja gdzieś mam takie poczucie, że jest to autentyczne żydostwo, które ja gdzieś tam pamiętam podświadomie, historycznie. Ja spotykam tutaj więcej takiego żydostwa, judaizmu i kultury i tradycji żydowskiej rdzennej dla na przykład Polski, tutaj w Ameryce, niż nie spotykałam w Izraelu. I czuję się tutaj dużo bardziej naturalnie, niż czułam się w Izraelu. Znaczy Izrael jest jakbyś nowym ciałem, które wytwarza też jakąś formę nowego judaizmu, który jest oczywiście bardzo ciekawy, ale jeśli taką kontynuację, jakby gdzie się zachowała ta tradycja żydowska, która no najbardziej przypomina ten judaizm z przedwojenny z Polski na przykład, czy z centralnej Europy, czy nawet Bliskiego Wschodu, jeżeli mówimy o tych pozostałych grupach, to gdzieś ta kontynuacja się tutaj tak urdzenniła. One can even say that many Hasidic people especially. Wielu Hasydów do dzisiaj nie zintegrowało się z resztą amerykańskiego społeczeństwa. Oni wciąż uważają, że są imigrantami, nawet jeśli są nimi w trzecim lub czwartym pokoleniu, bo wciąż mówią jidysz. Niektórzy wciąż znają polski czy węgierski. Są taką enklawą. They see themselves as a insular community. So in general, visiting maybe yes, but not so much, because many, many people work in Manhattan. Wiele osób w ogóle z Brooklynu nie wychodzi. Niektórzy jeżdżą na Manhattan, bo tam pracują, ale w firmach żydowskich. Jadą autobusem, wysiadają z niego i idą prosto do pracy. I potem prosto z pracy wracają do domu, tu na Borough Park. To są grupy, które są w zasadzie samowystarczalne. You're right, in a certain way, it's self-contained. It's definitely recreating the world which was lost in the Holocaust, that's for sure. To właśnie jest taka próba odtworzenia świata sprzed Holokaustu. Ale nie tylko. Hasydzi z Borough Park są też podejrzliwi wobec nowoczesności. Niezależnie od tego, czy mają rację, czy nie, uważają, że nowoczesność ma więcej wad niż zalet. Wadą jest na przykład życie w różnych kulturach, religiach, w społeczeństwie, które nie przykłada aż takiej wagi do rodziny jak sami Hasydzi. Moim zdaniem Hasydom nie podoba się też nadmierna otwartość społeczeństwa w kwestiach seksualnych. Dlatego uważają, że pozostawanie poza głównym społeczeństwem jest wartością. Openness, too much sexual openness in the general population, so they do want to keep themselves insular and apart. As value in and of itself. Raczej chcemy być po prostu Żydami i kontynuować tą tradycję, albo ją modernizować, albo ją przekształcać do naszych współczesnych potrzeb i kwestionować i ją przeżuwać w jakiś sposób, ale to jest filozofia, to jest kabała, to jest mistyka, to jest muzyka i sztuka żydowska, która się rozwija, prawda, koncerty. To jest to, jak co człowiek z tego ogromnego wachlarza możliwości bycia Żydem sobie wybiera i na czym się skupia. To znaczy ludzie się zajmują konkretnymi rzeczami i gdzie się grupują wokół tych tematów, które ich interesują i tradycji rodzinnych i struktur rodzinnych, które są bardzo ważne w tradycji żydowskiej tutaj. To są takie właśnie rodzinne, bardzo silne rodzinne społeczności, które są oparte na pewnym, trochę patriarchalne, szczerze powiedziawszy, ale tradycyjne. O, super, kupię granata. To nie są typowe produkty, które my, może pan nawet w zdjęciach. Żydzi na Borough Park stanowią inny i bardzo zamknięty na obcych świat. To nie tylko świat, do którego trudno wejść, ale też świat, z którego trudno uciec. Izaak pracuje w organizacji pomagającej ludziom, którzy odeszli ze wspólnoty żydowskiej. Takim osobom wychowanym w ścisłej tradycji i kulturze trudno jest bowiem odnaleźć się w amerykańskim społeczeństwie. Kto widział film Unorthodox, ten doskonale wie, o czym mowa. So we do offer at least a safe place. Zapewniamy bezpieczne miejsce osobom, które opuściły rodziny albo chcą je opuścić. To ma być takie miękkie przejście do świata zewnętrznego. Takie miejsce pomaga im znaleźć pocieszenie i zrozumienie, którego wcześniej nie znaleźli wśród Hasydów. Ta opowieść o Borough Park i ludziach, którzy tam żyją, wcale nie jest dokończona. Mam plan, by za jakiś czas powiedzieć wam o tym miejscu znacznie więcej. Kiedy? Tego jeszcze nie wiem. W tym odcinku natomiast naszymi przewodnikami byli Miriam Gonczarska
i Izaak Schoenfeld. Przypominam, że nowe produkcje pojawiają się w każdy czwartek na kanale Podcast Świat na YouTube oraz na stronie internetowej Polskiego Radia i na platformach podcastowych, w tym Spotify, SoundCloud i Apple Podcasts. Do połowy lutego przypominam Ci najlepsze moim zdaniem produkcje ubiegłego roku. A w niedzielę na naszym kanale na YouTube możesz zobaczyć niebanalne historie ze świata w wersji filmowej. Śledź też profil Podcast Świat na Instagramie, gdzie interesujące i nieoczywiste informacje ze świata pojawiają się codziennie. Zarówno na YouTube, jak i na Instagramie możesz zostawić swój ślad i skomentować to, co Cię zainteresowało albo wkurzyło. Teraz to wszystko. Ja nazywam się Wojciech Cygielski. Dziękuję za uwagę i wracam za tydzień. To był Podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.